Narzędzie nożyczki. Ja tutaj skonstruowałam na potrzeby naszych ćwiczeń taką przykładową układkę wspaniałej powieści Buszujący w zbożu Salingera. I my sobie taką okładkę zbudujemy. Pokażę, jak działają nożyczki, po to, by napis Buszujący w zbożu łatwo wchodził w moją ramkę czarną. Sprawdźmy, jaki ma format mój dokument A5, więc taki sam utworzymy. Wybieramy z rozwijalnej listy format A5 i teraz możemy rozłożyć nasze dwa dokumenty obok siebie, żebyśmy widzieli, co mamy robić. Mianowicie teraz musimy stworzyć takie paski wypełnione kolorem. A więc tworzymy za pomocą narzędzia ramka graficzna, narzędzia prostokątnego. Rysuję jeden pasek, wypełniam go kolorem. Może być żółty, bardzo intensywny. Mogłabym tutaj eksportować moje wszystkie kolory do tego dokumentu. Tak też zróbmy. Włączam widoczność mojego dokumentu, na którym pracuję, czyli aktywny jest dokument kliknięty i teraz prawy przycisk myszki w panelu Swatches i mogę wybrać opcję Load Swatches. Wybieram Load Swatches i wybieram dokument, z którego mam importować kolory. Buszujący w zbożu, czyli ten dokument. Klikam OK. I już w moim otwartym dokumencie są wszystkie kolory mojego poprzedniego dokumentu. I tutaj między innymi jest ten właśnie lekko zabrudzony żółty. Teraz wystarczy, że wybiorę edycja, step and repeat, czyli powielanie z przesunięciem. Tutaj wyznaczę sobie odległość horyzontalną 0, a tutaj wyznaczę na przykład 16. Zobaczmy, jak będą układać się moje paski. Widzę, że za wąska odległość, więc mogę od razu rozszerzyć. Podgląd cały czas mam włączony, więc widzę, jak przebiega formatowanie tych pasków. Wystarczy może 20. I powielam. Wybieram OK. Teraz bym chciała, żeby ten ostatni pasek sięgał dosłownie do marginesu, a resztę, żeby wyrównać. Zaznaczam więc wszystkie moje paski. Wybieram panel Align i tutaj nie używam żadnych odległości, jedynie opcje, by rozmieścić obiekty w równych odległościach od siebie. Mogę zgrupować moje paski w jedną grupę. Teraz potrzebujemy obrysu, czyli powołuję ramkę graficzną jeszcze jedną. Wybieram obrys o wielkości dwóch punktów. Obrys ma być czarny, czyli wybieram ustawienie black. Troszkę rozszerzę tutaj, by sobie pomóc. Teraz tą ramkę zaznaczam i ten obiekt. Wybieram wyrównanie i w pionie, i w poziomie. I teraz pozostaje nam stworzenie jedynie naszego tekstu. Wybieram ramkę tekstową, przejeżdżam po dokumencie, wybieram Baskerville i piszę tutaj mój tekst. Mogę włączyć wersaliki, bo widzę, że jest tak tekst sformatowany i piszemy Buszujący w zbożu. Zaznaczam tekst i wybieram większy stopień pisma, 36 punktów, wyrównanie do środka. Teraz bym chciała ustawić mój tekst właśnie tak
na poziomie drugiego paska i troszkę niżej. W ten sposób. Mamy napis. I kolejny napis to jest autor Jerome David Salinger. Więc ja kopiuję ten napis i całość zaznaczam i zmniejszamy nasz stopień pisma, tak żeby ładnie zmieścił się tutaj między ostatnie dwa paski, tylko zmienimy formatowanie i jest bardzo dobrze. Pozostaje nam użycie właśnie nożyczek, które są tytułowym bohaterem naszej lekcji. Mianowicie wybieramy narzędzie nożyczki i w momencie, kiedy pojawi się celownik i tam, gdzie ja życzę przerwać moją ścieżkę, włączmy widoczność linii pomocniczych. Widzimy, że ścieżka to jest ta niebieska linia, bo cały mój obiekt to jest obiekt graficzny, który składa się ze ścieżki, a więc moje nożyczki będą tutaj świetnie działały i w momencie, gdy pojawi się celownik, pojawia się punkt kontrolny i ja wtedy mam tu miejsce, w którym utnę moją linię, mój obiekt. I z drugiej strony, w tym miejscu, ściągam moją linię pomocniczą, żeby w tej samej odległości, po drugiej stronie, wprowadzić punkty kontrolne nożyczkami. A więc wybieram nożyczki i klikam punkt kontrolny. Teraz wystarczy, że wybiorę narzędzie zaznaczania i po prostu kliknę klawisz Backspace, wyrzucając niechciane fragmenty. I mamy już przygotowaną okładkę buszującego w zbożu. Jedną stronę okładki oczywiście.